Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj szybka porada, jak zrobić proste wyszukiwanie w naszej bazie danych za pomocą inputa, za pomocą napisu, który dał nam użytkownik. Więc jak to zrobić? Zróbmy sobie stronę testową. Test. Robimy sobie bazę danych, w której będziemy mieli notatki nasze, więc przejdźmy do naszej bazy danych. Dodajemy nową tablicę Note. To będziemy mieli po prostu description albo content takiej notatki. To będzie oczywiście tekst. OK, tworzymy, mamy notatki. Teraz przejdźmy sobie do naszego designu i dodamy sobie tutaj trochę notatek na początku, więc dodajemy sobie input, a może być multiline input. I dodamy sobie przycisk add, tak żeby, wiecie, zapisywać nasze notatki. Oraz wyświetlimy je sobie zaraz w powtarzającej się grupie. Okay. Tutaj przypniemy sobie, że to będą notatki DataSource, to jest Duo Search For i szukamy notatek wszystkich. Będziemy wyświetlali ich zawartość, więc dajemy sobie tekst i tutaj mamy Current Cells Note Content. OK, Add dodajmy jeszcze. Jak klikniemy w przycisk Add, to chcemy zapisać coś do naszej bazy danych, czyli Data Things, Create a New Thing, Type Note i wpiszemy sobie w content to, co mamy w naszym inputcie, czyli multiline input a value preview. Patrzymy, czy to już działa. Odpalamy naszą aplikację. Notatka pierwsza, fajna. Add jest. Notatka. Możemy sobie wyczyścić te dane. Od razu niech tak będzie. Reset relevant inputs. O, popraweczkę do naszej aplikacji. Lecimy dalej. Notatka. Druga, kup samochód. OK. Co tu jeszcze możemy wpisać? Ciekawe notatki 3. To wszystko jest bardzo proste. OK. Ctrl Enter, zobaczcie, zadziałał. Też od razu nam dodał. Więc mamy różne rzeczy w bazie danych. Dodaliśmy je do naszej bazy danych i możemy dodawać. Teraz to, co jest dla nas ciekawe i jest sednem tego całego nagrania, to jest jak wyszukać tutaj w tych naszych notatkach tylko to, czego szukamy, na przykład takie słowo jak samochód albo kup. Możemy tu dodać sobie jeszcze kup warzywa. Zakup warzyw. OK, dobra, mamy. To teraz poszukamy sobie tych wszystkich rzeczy. Dodajemy do naszej strony inputa do wyszukiwania. Input. Że mogę sobie nazwać pięknie search, żebyśmy wiedzieli, co to za input. I to zmienimy sobie tutaj warunek. Jak mamy naszą powtarzającą się grupę, dodamy conditional define when i kiedy ten nasz search jest niepusty, czyli nasz input search value to is not empty, to wtedy zmienimy sobie źródło danej do naszej powtarzającej się grupy. Więc normalnie będziemy tu wyświetlali wszystkie notatki, bo nasz input będzie na początku puściutki. A dopiero jak tutaj coś piszemy, to wtedy przełączymy się na to nowe źródło, a to nowe źródło będzie oczywiście używało tego input searcha. W jaki sposób? Klikamy sobie tutaj, weź nam z bazy danych, do a search for, weź nam z bazy danych wszystkie notatki, takie, które content zawierają to, co jest w naszym sercu, w searchu. Input search value. Preview i lecimy z naszą aplikacją. Dodawanie już przetestowaliśmy. Wpisujemy. Fajna. Zobaczcie. Jest tylko jedna. Kup. Mamy już trzy. Kup warzywa. Zakup warzyw. Warzywa. Wszystko śmiga. Mega prosty sposób na to, aby zrobić prostego searcha w naszej powtarzającej się grupie, czyli z bazy danych wyciągnąć to, co chcemy i też, żeby wysiedlić wszystko, kiedy nie wpiszemy nic w naszego searcha. To tyle na dzisiaj z mojej strony. Dziękuję za Twoją uwagę. Zapraszam do moich kolejnych materiałów. Cześć!